Saga Egmont przedstawia Sven Hassel generał SS. Przekład Juliusz Wilczur Gasztecki. Czyta Krzysztof Plewako Szczerbiński. Produkcja Audioteka.pl. O świcie wielkie bagno śmierdziało. Wpatrywały się w nas oczy martwe i zgniłe. Nieopisany smutek płynął z czaszek o pustych oczodołach, lecz mimo wszystko trawa łąkowa rozrastała się wspaniale. Dedykuję tę książkę memu synowi Mikaelowi oraz jego młodym rówieśnikom w nadziei, że ich życie służyć będzie ratowaniu ludzi, a nie ich unicestwianiu tak jak to czyniło moje pokolenie i ja sam. Niemcy miały to szczęście, że znalazły przywódcę, który umiał zjednoczyć wszystkie siły kraju dla dobra wspólnoty. Daily Mail, Londyn, 10 lipiec 1933 Sobota 3 czerwca 1934 była w Berlinie dniem najgorętszym od lat, historia zaś uczyniła go jednym z najkrwawszych. Na długo przed wschodem słońca miasto otoczył szczelny kordon oddziałów zbrojnych wszystkich prowadzących do miasta dróg strzegli ludzie generała Göringa i Reichsführera SS Himmlera. O godzinie piątej rano wielki czarny Mercedes z napisem na przedniej szybie SA Brigadenstandarte został zatrzymany na szosie między Lubeką a Berlinem. Jednym szarpnięciem wyciągnięto z niego i wrzucono do samochodu policyjnego generała brygady, zaś jego kierowcy, trupę Firowi S. A. Horstowi Akermanowi, poradzono, aby znikał natychmiast. Pognał więc na złamanie karku do Lubeki, gdzie złożył meldunek szefowi policji. Ten z początku nie chciał mu uwierzyć. Z czołem ociekającym potem przemierzał wielkimi krokami swój gabinet, potem wezwał swego starego przyjaciela, szefa policji kryminalnej, obaj należeli do SA, starej gwardii narodowo-socjalistycznych oddziałów szturmowych, lecz w zeszłym roku jak wszyscy oficerowie policji trzeciej rzeszy zostali przeniesieni do SS. Greinert to może być tylko pomyłka. Przecież nie można od tak aresztować jednego z najsłynniejszych oficerów S.A. Tak sądzisz? zachichotał radca policji kryminalnej. Można zrobić o wiele więcej. Radzę ci odejść jak najdalej od telefonu i obserwować ulicę. Masz klucz od tylnych drzwi? Mam nadzieję, że nikt o tym nie wie. Co do mnie, od dawna przewidywałem nadejście tego dnia i przygotowałem się do niego. Obserwowałem objawy. Eike nieźle sobie teraz daje radę, a obóz Bergemor ewakuowano. Ale nie jest powiedziane, że ma pozostać pusty. To esesmani ajkego go przejęli. Jego mordercy są gotowi. Generał brygady Paul Hacke został umieszczony w celi w dawnej szkole podchorążych w Gross-Lichterfeld. Obecnie to koszary ochrony Adolfa Hitlera. Więzień palił spokojnie, siedząc na stosie cegieł, wyciągnąwszy przed siebie nogi w kawaleryjskich butach. Generał brygady, Paul Hatzke, naczelny dowódca policji S.A., złożonej z pięćdziesięciu tysięcy ludzi oraz eks kapitan gwardii jego cesarskiej mości, nie miał żadnych powodów do obaw. W ogóle ich nie miał. Słychać było hałasy i to wszystko. Co chwila trzaskały drzwi i od czasu do czasu rozlegał się krzyk. Esesman, który odprowadził go do celi, mruknął słowo Bunt, co za idioci. Buntują się członkowie esa? Wiedziałbym o tym, wrzasnął generał. To potworna pomyłka. Oczywiście, potwierdzili Esesmani, oczywiście to zawsze pomyłka. Generał podniósł wzrok na zakratowane okienko i otworzył czwartą paczkę papierosów. Bunt śmiał się z tego. S.A. nie miało nawet potrzebnej do tego broni, co do tego był bardzo szczegółowo poinformowany. Prawda, że ludzie w S.A. nie aprobowali rewolucji z roku 1933. Nie dotrzymano żadnych obietnic danych dwóm milionom członków S.A. nawet tego, że zapewni się im pracę, czyli tego, czego żądało dziewięćdziesiąt procent z nich. Na pewien czas zrobiono z nich policję pomocniczą z nędznym uposażeniem, niższym niż zasiłek dla bezrobotnych w czasach republiki weimarskiej. Prawie wszyscy zostali na lodzie. Niezadowoleni, to prawda, ale zbuntowani przeciw Firerowi, nigdy, gdyby ludzie z S.A. podnieśli głowy, byłoby to przeciw Starej Armii Rzeszy wrogowi numer jeden ludzi pracy. Nastawił uszu. Czyżby salwa? Silnik ciężarówki ryczał pełną mocą, strzelała rura wydechowa ciekawe, a przecież zdawało mu się, że słyszy strzał karabinowy. Ale jakżeż salwy w samym środku Berlina w czasie tej cudownej letniej soboty, gdy ludzie wyjeżdżają na niedzielne urlopy? Dłonie mu zwilgotniały, jeszcze dwa strzały. Na tora tak wystrzały silnik ciężarówki ryczał nieustannie, czy po to aby zagłuszyć inny hałas zadrżał co właściwie robi banda himmlera przecież nie rozstrzeliwuje się ludzi z powodu zwykłego podejrzenia. Może u tych dzikusów południowych Amerykanów, ale nawet nie u Rosjan, zrobili dobre wrażenie na nim ci Rosjanie, gdy był na stażu oficera rezerwy w Moskwie od 1925 do 1928 roku. Oficerowie radzieccy byli znakomici, instruktorzy również znali się na walkach ulicznych i oficerowie niemieccy wiele im zawdzięczali. Jeszcze jedna salwa. Czy to były ćwiczenia, czy też rzeczywiście było coś z prawdy w tym, co mu powiedziano? Zbuntowani ludzie z S.A. mogli być tylko szaleńcami. Zresztą stali się zbyt liczni. Zwerbowano do S.A. członków konserwatywnego Stalhelmu, którego głową był książę. Co trzeba teraz zrobić z tą zemstą szlachty? Silnik ciężarówki ryczał nieustannie. Zdjęty grozą generał pojął, że nie idzie o żadne ćwiczenia, sprawa stawała się poważna. Od kilku godzin strzelał pluton, co u diabła kryło się za tą hordą SS. Na przykład ów straszliwy mały bibliotekarz z Monachium to człowiek śmiertelnie niebezpieczny, próżny i zgryźliwy. Do tego jak opowiadano homoseksualista, a co zrobił Firer z tego Himmlera, człowieczka chorobliwie podejrzliwego? Hałas butów przed drzwiami jego celi. Skrzypnął zamek. W wejściu pojawił się Untersturm Führer SS i czterech SS-manów w błyszczących stalowych hełmach. Wszyscy należeli do dywizji Totenkopf-Aikego, która jako jedyna z ss dywizji nie nosiła na kołnierzach wyhaftowanych liter runicznych SS, lecz trupie główki. — Nareszcie — warknął wściekły Palchackę. — To wam się nie upiecze. Poczekajcie tylko, aż pogadam o tym z generałem Roemem. Ten wam zada bobu. Nie dostał żadnej odpowiedzi, natomiast wypchnięto go brutalnie z celi, otoczyło go czterech SS-manów z untersturmführerem idącym z tyłu, brzęczącym ostrogami — Miał ledwie dwadzieścia lat, wyraz młodzieńczej twarzy twardy jak granit, spod hełmu wystawały mu złoto włosy, oczy miał koloru niezapominajek, twarz anioła z dolną szczęką tak zaciśniętą, że musiało go to boleć. Ale tacy byli esesmani, roboty dokładnie trzymające się regulaminu. Blask słońca oblewał brudne budynki koszar szli po ostrych kamieniach, tych samych płytach, które oglądały ośmioletnie ćwiczące tu musztre dzieci. W tych koszarach przez całe lata przygotowywano mięso armatnie dla cesarskich armii, mięso armatnie z najlepszych niemieckich rodzin chłopców zrodzonych do służby wojskowej we wszystkich domach Rzeszy można było zobaczyć wyblakłe zdjęcia szesnastoletnich dzieci w hełmach w pięknych mundurach wyruszających krokiem defiladowym ku polom Alzacji pod ogień francuskich armat siedemdziesiątek piątek w, w 1914 roku nauczyli się umierać to było zasadą w dobrych pruskich rodzinach a być może śmierć zdawała im się rajem po ośmiu latach nieludzkich ćwiczeń na kamiennym bruku gross Przeszli koło stajni, w których roiło się od uzbrojonych po zęby żołnierzy, należących do ochrony Firera i do dywizji Totenkopf. Teraz bardzo wyraźnie słychać było warkot silnika. Generał brygady zatrzymał się. Co wy zamierzacie? Gdzie mnie prowadzicie? Zapytał nerwowo. Mam rozkaz zaprowadzenia pana do sztandarden Firera SS Aikego. Kpiąco, odparł podoficer. Proszę nie robić trudności, to na nic się nie zda. Uspokojony generał uśmiechnął się. Oczywiste było, że nie rozstrzeliwano bez sądu. Tego rodzaju rzeczy nie wydarzały się w Niemczech. Tu panował porządek, dobry pruski porządek i przecież to dzięki temu porządkowi sięgnęli po władzę. Sam Firer powiedział to starym kombatantom. Teraz koniec z demokratyczną paplaniną i nieporządkiem. Od tej chwili w Niemczech panuje porządek, a ci, którzy będą go sabotować, znikną. Minęli stajnie i weszli na małe podwórko, całkowicie otoczone wysokimi murami. Było to niegdyś podwórko podchorążych, skazanych na karę aresztu. Stała tam ciężarówka, wielki diesel produkcji Kruppa. Za kierownicą siedział SS-man w czarnym mundurze z odznakami Totenkopf i spokojnie palił papierosa, spoglądając na nowo przybyłych. Grupa oficerów w mundurach czarnych i wojskowych stała po środku podwórka. Na jego końcu stał dwunastoosobowy pluton. Pierwszy szereg klęczał z karabinami trzymanymi pionowo, drugi stał za nimi z bronią u nogi. Po stronie stajni czekały dwa inne plutony, gotowe jako zmiana. Dwadzieścia egzekucji, a po nich zmiana. Ach generał Paul Hacke znał regulamin na pamięć. Na ziemi leżał powalony człowiek w złocisto-brązowym mundurze SA z twarzą wciśniętą w czerwony od krwi piasek. Na jego ramieniu widniał złoty epolet Obergruppenführera SA. Można było też dostrzec czerwone, generalskie wyłogi. Paul Hatzke poczuł, że wzdłuż kręgosłupa spływa mu zimny pot. Zbladł jak ściana i pomimo upalnego dnia zaczął się trząść. Hauptsturmführer SS z plikiem papierów w dłoni podszedł do małej grupy. — Nazwisko? — krzyknął. — Brigadenführer SA Paul Egon Hatzke. Człowiek kiwnął głową i przekreślił coś na swym papierze. Dwa SSmani wrzucili rozciągnięte na ziemi ciało na ciężarówkę. — Naprzód! — warknął Hauptsturmführer. — Stańcie tam pod murem i to natychmiast! — Ale chcę się zobaczyć ze Standartenführerem Aikem zawołał przerażony generał ktoś pchnął go rewolwerem w nerki dość głupstw to daremne wykonajcie rozkaz generał rozejrzał się rozpaczliwie kamienne twarze o nieprzeniknionym wyrazie pod stalowymi hełmami z literami ss dalej koło stajni mur ociekał krwią i mały jej strumyczek płynął do ścieku Stań tam dobrowolnie, zdrajco jeden! Wrzasnął Hauptsturmführer, machając plikiem papierów. Albo zabijemy cię na miejscu! Generał poczuł uderzenie w twarz. Długa rysa, z której krew spływała na złoty naramiennik, przecięła mu twarz. Zrozumiał, że to koniec. Koniec marzenia o państwie socjalistycznym i sprawiedliwym. Zrozumiał, że sessmani i Heidrich Gering wzięli górę, więc z rękami skrzyżowanymi na piersi... Bardzo spokojny stanął wyprostowany pod zakrwawionym murem. Silnik ciężarówki zaryczał. Generał bez lęku i nienawiści wpatrywał się w wyloty luf esesmańskich karabinów. Był męczennikiem, bohaterem państwa socjalistycznego, o którym śnił. Paul Hacke uśmiechnął się do swej śmierci i z całej siły zawołał – niech żyją Niemcy, niech żyje Adolf Hitler! I padł bezwładnie na piasek. Następny oficer S.A. czekał na swoją kolej. Rzeź trwała przez cały dzień i prawie całą noc. Zabijajcie ich natychmiast po identyfikacji! krzyknął Ajke, gdy mu powiedziano, że jeden z jego starych kumpli chciał się z nim widzieć. Ta orgia mordów trwała w całych Niemczech przez prawie tydzień. A masakry z 30 czerwca walnie przyczyniły się do umocnienia władzy Himmlera, Heydricha i Aikego Himmler, niegdyś nikomu nieznany, drobny biurokrata, próżny jak paw. Heydrich, zdegradowany oficer i Teodor Aike alzacki karczmarz. W kilka dni później żołnierze plutonów egzekucyjnych i wszyscy oficerowie z wyjątkiem czterech zostali wykluczeni z SS. W sumie sześć tysięcy ludzi. Zlikwidowano trzy tysiące pięciuset z nich pod różnymi pretekstami jeszcze przed końcem roku. Był to pomysł Aikego, który wielce rozśmieszył Geringa. Ci, którzy przeżyli, poszli gnić do obozu Borgemor, ale minister propagandy Goebbels ogłosił, że wszyscy ci ludzie zginęli w walce z buntem S.A., a Rudolf Hess uczcił ich jako męczenników. To tak właśnie pisze się historię, stwierdził wesoło Aike, stukając się kieliszkiem z geringiem w jego kwaterze głównej przy Leipziger Platz. Plan tej rzezi został uzgodniony 24 czerwca z generałem armii Walterem von Reichenau, członkiem naczelnego dowództwa Reichswery. Gering i Heydrich usilnie nalegali, by armia brała w tym udział, a generałowie przyłączyli się do SS. Natomiast Hitler, który wiedział o wszystkim, udał się na ten dzień do Essen na ślub Gauleitera Terbowena. Godzina masakry wybiła w samym środku obchodów weselnych. Rozdział pierwszy. Partyzant. Przed nami można było odgadnąć zarysy Stalingradu. Wyszliśmy więc z czołgu, by popatrzeć na unoszącą się nad miastem olbrzymią chmurę dymu, płonęło, jak mówiono, od sierpnia, od pierwszych bombardowań lotnictwa niemieckiego. Ale w rzeczywistości mogliśmy dostrzec tylko srebrną wstęgę wołgi Odbijającą promienie jesiennego słońca Za sobą mieliśmy wyczerpujący marsz i zaciekłe walki Od czterech miesięcy mieszkaliśmy wewnątrz czołgu Tam jedliśmy i spaliśmy Zatrzymywaliśmy się tylko dla nabrania paliwa i amunicji Gdy docierały do nas opancerzone ciężarówki z zaopatrzeniem Nerwy nie wytrzymywały, kłóciliśmy się o byle co. Mały chciał rozwalić łeb Hajdemu z powodu kawałka chleba, a ponieważ wzięliśmy stronę małego, Hajdem musiał przez sto kilometrów wisieć przywiązany do tylnego wejścia. Dopiero gdy nałykał się do syta tlenku węgla i padł zemdlony, wciągnęliśmy go do środka. Przez cały dzień czołg posuwał się ku wołdze. O zachodzie słońca dostrzegliśmy inny czołg, unieruchomiony na skraju lasu. Jego dowódca siedział paląc na wieżyczce i wszędzie panował tak cudowny spokój, jakbyśmy byli na wielkich manewrach. Nareszcie, mruknął Stary z ulgą. Otóż i mamy towarzystwo. Bałem się, że zabłądziłem. Te rosyjskie mapy są nieprawdopodobne. Uszczęśliwiony porta zatrzymał się o kilka metrów od czołgu. — My zaś otworzyliśmy wszystkie włazy, aby odetchnąć rześkim jesiennym powietrzem, ocierając spocone i zakurzone twarze. — Wszystko w porządku? — zawołał stary. — Jeszcze trochę, a minęlibyśmy się. Gdzie jest dowódca kompanii? Ale w chwili, gdy gotów był skoczyć na ziemię, dowódca tamtego czołgu wskoczył do włazu, zatrzaskując klapę. — To Iwan! — wrzasnął stary. — Na stanowiska bojowe! Zanim radziecki czołg zdołał wycelować armatę, kumulacyjny granat podkalibrowy rozwalił mu wieżyczkę, która wybuchła jak wulkan ognia. Objechaliśmy to miejsce wielkim łukiem i nagle o kilka metrów przed nami pojawiło się dziewięć stojących nieruchomo T34, których armaty wycelowane były wzdłuż drogi naszego przybycia, za późno by wrzucić wsteczny bieg. Ale Rosjanie nas nie zauważyli i oni też cieszyli się spokojem wieczoru. Ujrzawszy w peryskopie dziewięć potworów, porta mimowoli zahamował, ale stary pozostał obojętny, wystawił głowę przez włas, a z daleka jego hełm mógł się zdawać podobny do rosyjskiego. Pełny gaz naprzód, szepnął do mikrofonu interkomu. Jedyny ratunek to ich ominąć. Porta zaszarżował, jak szalony. Pierwszy z brzegu idiota usłyszałby różnicę warkotu silnika. Ale Rosjanie nie wykazywali żadnych oznak podejrzenia. Machali do nas przyjacielsko, na co stary wesoło odpowiadał. Minęliśmy ich, a godzinę później po dwóch stronach drogi ukazały się domy. Na stacji stał pociąg towarowy, wypuszczając z gwizdem parę. Obok cała watacha czołgów i roiło się od żołnierzy, ale skryły nas ciemności i nikt nic nam nie powiedział. Był też sztab w pełni aktywności. Odgonił nas żandarm, by zrobić przejście dla opancerzonego wozu jakiejś wysokiej szychy. Dawaj i to już, zawołał, wymachując pałką. Przez kawałek drogi jechaliśmy za stalinowskimi czołgami. Na jednym ze skrzyżowań, chronionym przez działa przeciwpancerne, skierowano nas w stronę Stalingradu i przejechaliśmy przed kolumną T34, stojącą na poboczu drogi. Ich załogi spały za otwartymi pokrywami luków. Stary dał rozkaz otwarcia naszych, aby nie zwrócić na nas uwagi. Żadna załoga czołgu nie podróżuje z zamkniętymi tylnymi klapami. Batalion piechoty zajmował całą drogę i gdy przepychaliśmy się naprzód, Runął na nas deszcz przekleństw, kolejny objazd. Unikając wjeżdżania do lasu, dotarliśmy na koniec do naszych pozycji. W trzy dni później znaleźliśmy się nad brzegiem Wołgi, o dwadzieścia pięć kilometrów na północ od Stalingradu. Wszyscy tutaj zbiegali pospiesznie z wysokiego brzegu, by napełnić manierki świeżą wodą. Każdy chciał pierwszy napić się wody z wołgi rzeki pięciokilometrowej szerokości, po której pchał się holownik, ciągnąc za sobą jak ogon wyładowane barki. Nagle odzywa się artyleria polowa, tryskają gejzery wody, a nieszczęsny holownik zygzakuje, by uniknąć trafienia. Nic z tego. Biorą go w widły jeden pocisk z przodu, drugi z tyłu, dwa trafiają w środek, a holownik przełamuje się na dwoje i tonie. Następnie nadeszła kolej barek kołyszących się w nurcie rzeki. W dziesięć minut później na powierzchni wołgi nic już nie było widać. Stalingrad płonie. Duszący odór pożaru dolatuje aż do nas, wywołując mdłości. Powietrze pełne jest sadzy i popiołu. Ten straszliwy smród lepi się do skóry, do ubrań, do wszystkiego. Cuchnący smród, który nie opuści nas jeszcze przez długie miesiące po bitwie. Widzieliśmy wiele płonących miast, ale żaden odór nigdy nie był podobny do tamtego. Żaden kombatant spod Stalingradu do końca życia nie zapomni smrodu tego umierającego miasta, który w niezrozumiały sposób równocześnie nas przyciągał i odpychał. Kompania okopała się naprzeciw kurhanu Mamaja, gdzie cały sztab radziecki bronił się w starych jaskiniach. Nocą nasze miotacze min ryły pagórki, a gdy pociski padały zbyt krótko, podmuch tych straszliwych bomb prawie wyrzucał nas z okopów. Krycie się w jamach przed takim ostrzałem musi być przeraźliwym przeżyciem. Czołgi zaatakowały, ale bez powodzenia. Po tym wściekły ostrzał został wznowiony, następnie dokonała natarcia czternasta dywizja pancerna, torując sobie drogę aż do grot, które zostały oczyszczone miotaczami ognia, a następnie białą bronią. Niewyobrażalna krwawa łaźnia. Komisarz polityczny z odznakami majora zostaje zlikwidowany przez oddział zbierający jeńców, Podobnie robi się z członkami Komsomołu, można zgodnie z prawdą powiedzieć, że w tej masakrze jeńców nawet Esesmani nie działali z własnej woli. Wypełniali rozkaz naczelnego dowództwa Wehrmachtu datujący się z roku 1942 jeden z owych niezliczonych idiotyzmów, które zachęciły Rosjan, by się bili do ostatniej kropli krwi. Lato miało się ku końcowi deszcz lał jak szczebra wszystko zmieniało się w bagna błoto lepiło się do butów trzy tygodnie nieustannego deszczu wszystko śmierdziało pleśnią skórzane oporządzenie i nasze własne skóry pomimo jakiegoś proszku rozdawanego przez sanitariuszy i niesłużącego do niczego zaczęliśmy żałować dławiącego letniego kurzu po deszczu nastąpiło zimno, z pierwszymi nocnymi przymrozkami, ale nadal obowiązywał zakaz wkładania płaszczy zresztą wielu w ogóle ich nie miało. Wyrzucili je gdzieś na stepie, gdy temperatura wynosiła czterdzieści stopni w cieniu. Zimowa futrzana odzież miała jakoby nadejść, ale wcześniej nadeszły nowe oddziały. Długie pociągi z rezerwistami i z rekrutami o twarzach gołowąsów, którzy z nierozwagą przeraźliwie heroiczną rzucali się na nieprzyjacielskie karabiny maszynowe, rześ i jakże niepotrzebna. Większość z nich zaplątała się w druty kolczaste podczas pierwszego natarcia, a my słyszeliśmy ich jak umierają. Wysyłano ich bezpośrednio z koszar aż do Stalingradu, bez żadnego doświadczenia wojennego, napchanych tylko kłamstwami propagandy. Pierwszy ostrzał artyleryjski złamał im duszę i maszerowali z błędnym wzrokiem wprost na rosyjską broń automatyczną. Mgła wstająca z nadwoługi otulała tych umierających lodowatym całunem. Te siedemnastoletnie dzieci nawet nie płakały, dzieci, które zmuszono do zgłoszenia się na ochotnika. Niemiec nie płacze. To tchórzostwo. Wielu z nich ze zmiażdżonymi płucami umierało powoli z uduszenia. Udało nam się przyprowadzić z powrotem kilku, ale jakże to było trudne. Ślizgaliśmy się na kawałkach ciał i na trupach pokrytych gliną, ale gdy nieprzyjaciel nas usłyszał, jakim łatwym celem byliśmy. Niedawno siedmiu naszych zostało w ten sposób zabitych. Obiecywano nam jeden dzień urlopu za każdych dwudziestu przyprowadzonych rekrutów. Było to kuszące, ale trzeba było zrezygnować z akcji ratowniczych, które przynosiły zbyt wysokie straty wśród doświadczonych kombatantów. Zaciskał się pierścień wokół Stalingradu, gdzie miały się znajdować trzy armie rosyjskie. Największe od wieków zwycięstwo zapewniała propaganda. Ale zwycięstw mieliśmy pogardło, dosyć zwycięstw. Niech skończy się wojna i to wszystko. Tylko unteroficer Julius Haydde, fanatyk, był szczęśliwy. Dobra robota nie ma co gadać, teraz tylko weźmie się ten kawałek rzeki i w drogę na Moskwę! Irytował nas. Dowództwo włoskiej ósmej armii zażądało od niemieckiego oberkommando Wehrmacht, by dać im pierwszym wkroczyć do Stalingradu. Flaga włoska miała powiewać nad fabryką krasnej oktiabr, ale oto Włosi pokłócili się z Rumunami, którzy też chcieli być pierwsi. A niech ktokolwiek weźmie to kurewskie miasto, zażartował porta, pod warunkiem, że ja będę z tyłu, ale dziwi mnie, że makaroniarze nagle stali się odważni. Nigdy nie lubili miejsc, gdzie się strzela. W okolicy zaczęło się więc roić od Włochów i od Rumunów. Siedząc w naszych okopach, przyglądaliśmy się długim kolumnom ich żołnierzy, maszerujących ze śpiewem na ustach, szczególnie bersalierom i ich dziwnym, podskakującym krokom. Mały przez parę metrów biegł obok nich, ale nie zdołał tego naśladować. Trzeba całych lat treningu, by próby się udały. Natomiast Rumuni szli boso i z gołymi łydkami, a buty mieli zawieszone na sznurkach na plecach że nienawidzą obuwia, jednak w zamian za nie dostawaliśmy wielkie kiełbasy baranie. Pewnego dnia, w oczekiwaniu na upadek Stalingradu, dano nam zadanie daleko za liniami radzieckimi. Szło o wysadzenie w powietrze bardzo ważnego mostu, przez który dzień i noc szło zaopatrzenie dla Rosjan, ale uprzedzono nas, że zanim tam dotrzemy, będziemy musieli przejść przez olbrzymie bagno. Bagno to przede wszystkim coś okropnego. Do tego każdy z nas oprócz swego zwykłego wyposażenia miał nieść na piersiach nie dający odetchnąć pojemnik z trzydziestoma kilogramami dynamitu we dnie ukrywaliśmy się w gęstych zaroślach w nocy trzeba było maszerować już drugiego dnia ukazało się bagno w które zapadaliśmy się aż po kolana nic zdradliwszego niż te rosyjskie bagniska śmierć czyha na was pod zielenią ogromne żaby rechodzą złowieszczu Nagle jedna z nich skoczyła przed nas i zaczęła nam się przypatrywać olbrzymimi oczami. Było to tak zdumiewające, że Gregorowi puściły nerwy i cisnął w nią granatem, którego wybuchu odbił się echem w całym lesie. Natychmiast rozległy się krzyki, groźny wargot silnika, zgrzyt gąsienic, przerażeni, padliśmy plackiem na ziemię. Iwan nas odkrył, szepnął porta. Uciekajmy, proponuje Gregor, ale dokąd uciekać? Wokół nas bagno zdradliwe i bezdenne, przed nami Rosjanie, których krzyki stawały się coraz głośniejsze. Między drzewami ukazał się złowrogi, oliwkowo-zielony nos T 34 z nastawioną armatą ominął nas i skierował lufę w stronę bagniska. Trzy pociski. Gąsienice zaskrzypiały i czołg wspiął się na stromy brzeg, ale nagle widać było, jak grzęźnie, jak wyrywa się z błota, ślizga się, chwieje, wśród bulgotu błota czołg znika w bezdennym bagnie. Natychmiast pojawiają się ogarnięci paniką grenadierzy, w jaki sposób ten czołg mógł od tak sobie zniknąć. Pistolet maszynowy Barcelony zmiata obce sylwetki. Niepokojąca cisza, co robić. Trzeba uciekać, zanim otrząsną się ci, którzy przeżyli, oto pojawia się jeden. Sierżant sztabowy zjawia się na szczycie stromizmy i ostrożnie rozgląda. Za nimi inni roi się od zielonych hełmów, deszcz granatów ręcznych, woda i błoto oblewają nas ze wszystkich stron. Dawaj, dawaj! krzyczy sierżant sztabowy, całkiem niewysoki człowieczek z pałąkowatymi nogami w za dużych butach. Dawaj! Ognia, komenderuje stary. Pierwszym, który pada, jest sierżant z pałąkowatymi nogami. Pozostali walą się na ziemię i bagnisko ogarnia cisza. Żadnego dźwięku. Przez całą godzinę czekamy rozpłaszczeni, nieruchomi. I nagle ponowny hałas gąsienic czołg wdrapuje się na skarpę, robi to powoli, widać górną część wieżyczki, która zwolna się obraca, wielki wylot miotacza ognia obniża się, między drzewa sięga długi język czerwonego ognia, gorąco jest nie do zniesienia. Oczywiście Rosjanie myślą, że nadal jesteśmy w tym samym miejscu, które zmienia się w morze płomieni. Wieżyczka się obraca. Ogień zalewa błocko. Wszystko płonie. Po raz trzeci z tej potępieńczej rury wylatuje piekło. Rozpłaszczamy się w błocie. Jeśli miotacz ognia wyceluje w naszą stronę, jesteśmy trupami. Ale spod klapy włazu wynurza się brązowy hełm czołgisty i okopcona twarz uważnie obserwuje okolice. Porta unosi swój miotacz ognia. Zapiera nam dech. Jeśli chybi, niech Bóg się nad nami zmiłuje, Rysy twarzy ma ściągnięte, nie czas na żarty.